dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami dotarliśmy do Krynicy Zdroju. Zapraszam dzisiaj Państwa na spacer do Źródełka Słonecznego. Po drodze odwiedzimy również Ławeczkę Kraszewskiego. Ławka Kraszewskiego w Krynicy Zdroju jest ławką pomnikową z popiersiem Józefa Ignacego Kraszewskiego, kuracjusza uzdrowiska. Pomnik znajduje się w Parku Zdrojowym na tzw. Edwardówce, ulubionym miejscu pisarza podczas pobytów na kuracji w Krynicy Zdroju. Pierwszy raz Kraszewski pojawił się w Krynicy latem 1866 roku i zamieszkał w nieistniejącym już pensjonacie Trzy Róże, który stał przy obecnej ulicy Kraszewskiego. Pisał wtedy listy i felietony oraz powieść Wielki Nieznajomy, które obrazowały życie kuracjuszy z tamtych lat. W 1879 roku, jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Kraszewskiego, postanowiono upamiętnić jego związki z Krynicą. 1 sierpnia 1881 roku odsłonięto ławkę z popiersiem Kraszewskiego. Kamienna ławka została wykonana w Krakowie w pracowni kamieniarskiej Fabiana Hochsztyma według rysunku Wojciecha Gersona. Autorem gipsowego popiersia był Franciszek Wyspiański, ojciec Stanisława Wyspiańskiego. W 1905 roku popiersie zamienione zostało na wykonane z brązu przez krakowskie zakłady odlewnicze Marcina Jary. Na półkolistej ławce pośrodku na cokole kamiennym, zakończonym profilowanym gzymsem, umieszczono popiersie oraz tablicę z napisami Zakątek Józefa Ignacego Kraszewskiego i pamiątka jego pobytu w roku 1866 u Święca Krynica podczas jubileuszu 1879 rok. Joanna Roszak i Grzegorz Godlewski wypowiedzieli pogląd, że krynicki pomnik Kraszewskiego jest być może pierwszym na świecie monumentalnym w formie ławki. Stacja kolejowa w Krynicy Zdroju ma według klasyfikacji PKP kategorię dworca turystycznego. Stacja jest ostatnią na linii kolejowej numer 105. Ma charakter stacji czołowej. W budynku dworca działa kasa biletowa spółki Przewozy Regionalne i kasy przewoźników autobusowych. Część budynku wykorzystywana na cele niezwiązane z transportem. Brak poczekalni. Kasa obecnie jest zamknięta. Na stacji znajdują się dwa niskie perony z wiatami dla podróżnych i instalacją megafonową. Peron pierwszy, jednokrawędziowy, przylegający do budynku dworca, o długości użytkowej 270 metrów. Peron drugi, wyspowy, z dojściem dwoma przejściami w poziomie szyn, o długości użytkowej 350 metrów. Źródełko Słoneczne usytuowane jest na południowo-wschodnim zboczu Góry Parkowej, ujęte studnią z kręgów betonowych. Odpływ odbywa się samoczynnie przez przelew i dalej grawitacyjnie, rurociągiem do punktu poboru. Dostać się do niego można bez problemów, dzięki oznakowaniu znajdującemu się przy ulicy Słonecznej, obok dworca PKP. Woda ze źródła Słoneczne to szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-żelazista. Pobór wody obudowany drewnianą altanką, w której umieszczono tablicę informującą o rodzaju wody mineralnej.
Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.